W pierwszej kwestii chciałbym nawiązać jeszcze do tematu tych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwłaszcza, że dotyczy to mniejszej części gminy niż obszary gminy, na których będą budowane kolektory ściekowe czy przyłącza kanalizacyjne. A do tych przyłączy jednak gmina dotuje i wspiera to działanie. Więc dlaczego nie dać szansy tym, którzy nigdy tej kanalizacji mieć nie będą, bo południowa strona gminy, wiemy wszyscy ogólnie, nie będzie nigdy kanalizowana. I bardzo jestem tutaj zszokowany tą uchwałą, że tak została zatwierdzona. Przykro mi z tego powodu, powiem uczciwie. Druga sprawa jeszcze jest na sierpniu.